Wbrew pozorom, my może mamy takie wyobrażenie, że to jest tandeta, a to nie jest tandeta. Kiedy pani jest w Stanach i ma gdzieś tam włączony telewizor, jakie programy amerykańskie najbardziej lubi pani oglądać? Czy śledzi pani na przykład tam 24. edycję The Voice, bo to już chyba tam jest... Nie, no już teraz to musi być. Teraz to już musi pani być. Kardashianów pewnie. O, to teraz jestem bardzo ciekawy. Więc... Nie, kocham TCM. To jest Turner Classic Movies. To ja mam włączony TCM 24 godziny na dobę. To są stare filmy czarno-białe i to jest moja słabość. Ale nie ukrywam, że jak przychodzi nowy sezon Kim Kardashian, to moją mamę szlak trafia. Bo jest... Cicho, cicho! Jest nowy odcinek. Uwielbiam. Ale to odbiera pani to w kategoriach guilty pleasure, czy po prostu pleasure? Guilty pleasure, ale taki... Super guilty pleasure. I uwielbiam go. A w Polsce jakiś reality show pani ogląda? Nie będę się to... Jestem z tego dumna. A w Polsce ogląda pani jakiś reality show? Nie, to nie jest ten poziom. Z Kardashiankami to jest fajne to, że wbrew pozorom my może mamy takie wyobrażenie, że to jest tandeta, a to nie jest tandeta, bo te kobiety stworzyły imperium i są wybitnymi biznesmenkami, bizneswoman, są wspaniałymi, mają wspaniałe rodziny, prowadzą domy i bardzo propagują w ogóle wartości rodzinne, więc tak naprawdę mi się podoba to, jakie one są, jakie przesłanie ma ten program i on nie ma przesłania, przepraszam, głupiego, że 10 osób lata nagich po plaży i mają się dobierać pary na przemian. No to jest jakby no, bezmyślna głupota, którą ja raz oglądałam tylko po to, żeby sobie jakby uzmysłowić sobie, że w ogóle taki program może zostać stworzony, jak bardzo po prostu moim zdaniem ma zły wpływ na widzów. I takim akcentem... Kardashianki są inspirujące. One inspirują ludzi, że mogą wszystko osiągnąć niezależnie od... pani ulubiona? Od ciała, niezależnie od przyszłości, niezależnie od błędów. One właśnie są takim inspiracją, że jakby można zostać kimkolwiek się chce. A która jest pani ulubiona? Już obiecuję ostatnie pytanie. Kim? Kim? Po prostu największa gwiazda świata, możemy powiedzieć. Ja poznałam, jest bardzo miła, ale jest... Nie, podoba mi się, bo... A w jakich okolicznościach mogę zapytać? Nieważne. Kiedyś. Nieważne. Nic ciekawego. Na imprezie, na evencie zostałyśmy sobie przedstawione, bo nieważne, mieliśmy wspólnych znajomych. Ale myślę, że wybieram ją, dlatego że myślę, że z nich wszystkich, oczywiście mówimy to, ja nie znam jej na tyle, żeby to powiedzieć, ale sprawia wrażenie kogoś, ona na przykład teraz, o inaczej, ona na przykład, jej ojciec był wybitnym prawnikiem, jednym z najwybitniejszych prawników i ona na przykład teraz na własną rękę uczy się prawa, studiuje prawo i bardzo jest zaangażowana właśnie w... próbuje pomóc ludziom, którzy zostali niesłusznie skazani. Więc ona ma jakąś misję, to jest nie tak tylko, że jest durną, bo my kojarzymy, że Kim Kardashian no to jest jakby tandeta, make-up i tak dalej, to jest nieprawda. Ona stworzyła też wielkie imperium biznesowe z bardzo fajnymi kosmetykami, które ja używam, z bardzo fajnymi ciuchami, które noszę i które są naprawdę świetnej jakości i wiem, że ona jest jakimś symbolem czegoś, ale ja właśnie nie patrzę na ludzi, nie oceniam ich i nie patrzę na nich w taki sposób sztampowy, tylko dla mnie one właśnie mimo wszystko sobą reprezentują bardzo dużo, no i właśnie to, co powiedziałam, że one są mamami, bardzo oddanymi mamami i to jest takie przyjemne, mi się po prostu przyjemnie je ogląda. A czy na przykład właśnie te ubrania i kosmetyki, o których pani powiedziała teraz, to jest taka dla Amerykanów średnia półka cenowa, że każdy może je mieć? To jest dostępna półka cenowa. To jest absolutnie jakby totalnie dostępna półka. To nie są celebryckie po prostu takie dla gwiazd, które kosztują po prostu niewiadomo. Nie. To jest, ja bym powiedziała, że właściwie w cenie lub tańsze od sieciówek.